Mamy nową śląską kurator oświaty. To Aleksandra Dyla. Decyzję ministra edukacji Barbary Nowackiej ogłosił wojewoda Marek Wójcik. Kandydatów na stanowisko śląskiego kuratora oświaty było sześcioro. Decyzja o rekomendacji Dyli zapadła jednogłośnie. Karolina Komada. Aleksandra Dyla, od stycznia pełniąca obowiązki śląskiego kuratora oświaty, wygrała konkurs na to stanowisko. Wojewoda śląski wraz z powołaniem nowej kurator ma nadzieję na odmianę wizerunkową kuratorium. Pani kurator często wychodziła z inicjatywami różnych działań, między innymi z inicjatywą spotkań z przedstawicielami wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z województwa śląskiego. Takie spotkania się odbyły, co też daje mi takie pełne przekonanie, że relacje pomiędzy organem prowadzącym, jakim są samorządy, a kuratorium będą relacjami partnerskimi. Również mam pełne przekonanie, że pani kurator będzie stała na straży tego, żeby w śląskich szkołach nie było konfliktów ideologicznych. Nowa kurator związana jest z edukacją od 30 lat jako nauczycielka, a także pracownik kuratorium oświaty w Katowicach od 2007 roku. Jej zdaniem zarówno śląskie grono pedagogiczne, jak i instytucje oświatowe w regionie mają duży potencjał. Aby wyjść z inicjatywą, chociażby poprzez promocję zdrowego trybu życia, aktywność fizyczną, zdrowe odżywianie, więc tutaj naprawdę pomysłów pełna głowa i tak jak mówiłam, zespołem, który jest i który pracuje w kuratorium oświaty, na pewno wiele tych pomysłów uda się przeprowadzić, a ponadto to kształcenie zawodowe, które tutaj na Śląsku, gdzie ten etos pracy był, jest i będzie, na pewno chciałabym rozwinąć, zwłaszcza w kontekście takiej dynamicznego rynku pracy. Zarówno nowa kurator oświaty, jak i wojewoda śląski chcą naprawić relacje między dyrektorami szkół, nauczycielami oraz rodzicami, między którymi w ostatnich latach dochodziło do częstych konfliktów.